Cześć siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, czyli vlogu 35 bodajże. Dzisiaj mamy drugi dzień świąt. Tak, drugi dzień świąt i pracujemy pełną parą. Dzisiaj John Deere 7430 z Meprozetem 12, ale musimy sobie jeszcze podjechać zatankować. Nie dużo, bo 100 litrów tylko, ponieważ dużo nie zostało w baku. Jak i ogólnie na firmie w zbiorniku. Także dlatego tylko 100, a weszłoby około 300, no nie, bo mam 30% zbiornika, to weszłoby do około 200 jakoś tak. Dystrybutor jak na stacji pali ładnie. Dobra, weźmiemy sobie klucze. Odkluczymy sobie. O, to klucz się łamał. Odkluczymy sobie. O, nie ma do zapisywania. No nic, tak czasami bywa. Bo tu mamy ogólnie listę, na której zapisujemy, ile ktoś wlał, ile motogodzin w traktorze było i tym podobne. Może obejdziemy zestawik. Pokażę wam od tyłu, jak wygląda. O, od razu sobie włączymy pompę na ciągnięcie i zbiorniczek wyrównawczy zamkniemy. Jak możecie zobaczyć, jest i Scania, jedno Iveco, tu jest podczas Scania Iveco, Renówki, tam stoi z tyłu John Deere z cysterną, też duża cysterna stoi, tu macie jedną gametę, tam za nią stoi druga gametę. Na maskot bez silnika, ale będzie miał silnik. No i z przodu stoi też 6630 bez głowicy, ponieważ szczelka pod głowicą strzeliła i głowicę daliśmy do planowania. No i w sumie głowica przyszła, wszystko przyszło, teraz trzeba go tylko złożyć. Przejedziemy obok niego, to wam pokażę, jak on wygląda to dokładnie. No nawet stówki myślę nie będziemy lali, 180 litrów mniej więcej to nam starczy na spokojnie. John Deere dużo nie pali. No i jeszcze dyszkę. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Dobra. Nie zakluczam, bo tata przyjdzie, to musi przeładować jedno auto. A jak wiadomo, gdzie mogę jechać traktorem w drugi dzień świąt? No jak gdzie? Na agro. Kto by inny pracował jak nie Agra? Dobra, podjedziemy, sobie łykniemy przy okazji. Ła kurde. Jak widzicie, stoi tutaj 6630. Tam dzwonią teraz telefony. Bez głowicy. No i tu raz zjęliśmy, bo przy rozmontowywaniu tego wszystkiego zawsze wiadomo łatwiej, a tak to turby musiał nad głową wisieć, też trochę niebezpieczne, bo to są jednak rzeczy martwe. Nigdy nie wiadomo, czy coś się stanie. Tata dzwonił dwa razy, no trudno. My musimy nagrać, mamy 4 minutki. Jeszcze troszkę sobie przejedziemy. Ogrzewanie włączymy, bo on już się trochę rozgrzał.
Dlaczego nie było vlogów? Może zacznijmy od tego, dlatego że no nie było chwilowo co nagrywać. Bo praktycznie jeździłem tak w tygodniu dorywczo na szybko, a to o ciemku było. Ja. Kurde, co ja tak skaczę. O ciemku była jazda, to widzieliście we wcześniejszym vlogu, jak wygląda jazda o ciemku. Kurde, co jest? To nie dlatego, że tylko tyle paliwa dolałem. Dlatego teraz tu poczę. Nie no, świruję, nie wiem dlaczego. Za co was bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Bo chciałem, żeby na tym kanale była ciągłość pewna, ale nie udało się niestety. Dwa tygodnie były przerwy od vlogów. No ale za to, bo ja to nagrywam drugi dzień świąt, macie od Wigilii maraton pewien. Mamy godzinę 10:00. To o 12:00 godzince się wstawi film z nowej serii Po sąsiedzku. Więc mam nadzieję, że chociaż przyjęliście tą serię ciepło, bo no jedna z niewielu serii na polskim YouTubie z Farminga 19, która już wdraża coś tam maszyny polskie, jak i nową mapę fajną polską, jak i też to, co daje Farming, czyli po sąsiedzku, że gospodarstwa można oddzielić, można dochody idą na gospodarstwa osobno, nie, że trzeba to wszystko dzielić potem, więc naprawdę na plus. I chcieliśmy z kolegą, z Pałem, wykorzystać to, no i wam pokazać. Może wyświetlenia nie są tak wygórowane, bo ogólnie widzę, że wyświetlenia spadły, może nie są aż takie fenomenalne, ale ja nagrywam dla was, nie dla wyświetleń. Mam nadzieję, że się cieszycie. Pozdrawiam również osoby z live'a, ponieważ no, działo się trochę na live'ie. Śpiewaliśmy remiksy i na końcu nawet wjechali błogosławieni. O, było ciekawie. Tam top donatorzy walili kasę, kurde, działo się. No, a to była pierwsza w nocy i na pierwszej w nocy siedziało chyba 30 osób, więc byłem naprawdę pod wrażeniem. Nie mówię, bo wcześniej siedziało 40, żeśmy tam z kolegą nieźle śpiewali. A miał być spokojny live z Farminga, ale wyszło jak zawsze. Znaczy jak zawsze, wyszło trochę inaczej, nieoczekiwanie. Nie wiem, co mi się stało, jak Boga kocham, ja nie piję alkoholu, ani no nie piję, więc nie byłem pod wpływem czy coś, więc nie możecie mieć mi tego za złe. Więc no, no tak było, mówię wam. Ciekawe było, na pewno ciekawe było. O Jezu. Niektórzy mogą powiedzieć, drugi dzień świąt, a ten jeździ dzionnikiem, porąbany jakiś. No tak czasami jest, ktoś musi pracować, żeby ktoś mógł sobie świętować. Dzisiaj będzie krótszy vlog. Taki myślę max 12 minutek. Ale trasę dobrze znacie. Ale mówię, wrzucę vloga, bo dawno nie było, a ciągłość na kanale musi być. Dalej, dawaj czerwone, zielone. Szybciej, szybciej. O Jezu, ja nie chcę strzałki. Wystartowali start. Ciekawe czy, bo ja byłem z tatą najpierw osobówką sprawdzić na agro ile jest. Ciekawe czy będzie taki fajny piesek, to wam pokażę. Błagałem tatę, żebyśmy go wzięli, no ale tata się nie zgodził. Naprawdę piękny był. Ciekawe czy on będzie chciał podejść. Może z tego zawołamy. Bo takie pieski, no podejrzewam, że komuś uciekł po prostu i ma swój dom, bo obróż miał i wszystko, no ale piękny był. Nie można powiedzieć, że nie.
Jak widzicie, mamy ogólnie pogodę na plusie, zero śniegu, a chciałem ponagrywać, tym bardziej jakby spadło tyle śniegu i John Deere z Turem działał. Myślałem, że sobie ponagrywam jakieś odśnieżanie, coś, a to nic, zero. My w tym roku Wielkopolska jeszcze nie widziała śniegu. Znaczy, no widziała, jak padał i od razu topniał. Nie, raz przepraszam, była, wstałem o 7 rano, patrzę, jest śnieg, ale to tyle, to w paru miejscach tylko. Po czym ja się ogarnąłem, wszystko zjadłem, zrobiła się 8, wyszedłem, to śniegu już nie było. Także o to chodziło. No. To trochę moim zdaniem święta bez śniegu nie są święta, ponieważ no, nie czuję się tego. Tak samo wczoraj niby te kolędy śpiewaliśmy, a tak naprawdę gdyby nie to, że kolęd bym sobie nie włączył, że prezentów by nie było, to ja bym nawet nie wiedział, że jest Wigilia, że są święta. To jest bez sensu. Śnieg zawsze był co roku, ja jeszcze mniejszy byłem, pamiętam, a teraz już troszkę starszy, no ale wiadomo, nie że 30 lat, tylko 16 grałam, a pamiętam jak miałem z tej 11, to śniegu było tak no, do pasa chociażby, a chociaż do kolan, a teraz już nie ma. Szkoda. No, ale tak czasami jest. No i tu był gdzieś ten pies przy torach, ale chyba już go nie zobaczymy. Nie chodzi mi o tam tego owczarka, spokojnie. Tu nigdzie nie ma pimpka. Tu też nigdzie nie ma. No szkoda. To w ogóle ktoś, kto tam ogląda MST, mógł zauważyć mój wspaniały komentarz, gdzie napisałem, że na chłopaki zapomnieli o psie, że pimpka chyba na chińszczyznę oddali i żeby ktoś, kto widzi, zapalił znicz na pimpka w komentarzu. To miałem 30 komentarzy o zniczu i 200 chyba polubień, także masno fest. Dobra, także ja się z wami żegnam, bo dojeżdżam na agro. Trzymajcie się, do następnego, nie zapomnijcie o łapeczce w górze, subskrypcji i do następnego, cześć!